Witajcie na kanale Piesologii. Ja mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś opowiem Wam trochę o suplementach w diecie barw. W poprzednim filmie mówiłam o tym, jak skomponować dietę barw dla psa i wspominałam tam o takich głównych składnikach tej diety, jak mięso, podroby, kości, warzywa i owoce czy jajka, ale wspominałam też o tym, że w kolejnym odcinku powiem trochę więcej o suplementach, które w diecie barw są niezbędne. I może się tutaj pojawić pytanie, że skoro karmimy psa takim zdrowym, naturalnym, surowym pożywieniem, no to po co jeszcze dodawać do tego pokarmu suplementy? Pierwszym powodem, dla którego podajemy psu suplementy, jest to, że no niestety jakość mięsa, które mamy dostępne w sklepach, nie jest najlepsza, delikatnie mówiąc. To znaczy to, w jaki sposób zwierzęta są teraz odżywiane, co się dzieje po ich uboju, w procesie przetwórstwa, no to wszystko sprawia, że mięso, które trafia na półki sklepowe, jest pozbawione części witamin, mikro, makroelementów, które po prostu musimy psu w diecie uzupełnić. Drugim powodem podawania psu, który jest na diecie barw, suplementów, jest to, że zwykle nie mamy dostępu do wszystkich elementów zwierząt. Takie części zwierzęcia jak grasica, tarczyca czy na przykład mózg zwykle są traktowane jako odpad i są utylizowane. W związku z tym nie trafiają do naszych sklepów, nie trafiają na bazary i ciężko jest po prostu te części zwierząt kupić. W momencie, kiedy nie karmimy naszego psa wszystkimi częściami zwierząt i wszystkimi jego elementami, podrobami i tak dalej, no to taka dieta robi się nie do końca dobrze zbilansowana. I właśnie te różne niedobory, które w diecie mogą się pojawić, uzupełniamy sobie suplementami. Wiele osób stosuje też suplementy w diecie psa dla celów leczniczych albo też po to, żeby poprawić ogólną kondycję psa, jego wygląd. Niektórzy też stosują suplementy, żeby walczyć z pasożytami zewnętrznymi, takimi jak pchły czy kleszcze. To, jakie suplementy podajemy psu i ile ich podajemy, jest sprawą bardzo indywidualną, ponieważ każdy pies będzie miał inne zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze. Dlatego też dobrze jest obserwować zarówno zachowanie, jak i wygląd swojego psa, ale też systematycznie robić mu badania krwi i moczu, które pokażą nam, czy w diecie naszego psa są jakieś niedobory, a może jakichś składników jest za dużo. Generalnie suplementy w diecie psa możemy podzielić sobie na podstawowe i uzupełniające. Suplementy podstawowe to są te, które musimy podawać psu w diecie codziennie, ponieważ uzupełniają one wszystkie te niedobory, które powstają właśnie w wyniku uboju i dalszej produkcji mięsa. Do suplementów podstawowych zaliczamy m.in. algi morskie, drożdże browarnicze, krew razem z osoczem, olej z łososia lub kryl i olej z wątroby dorsza. Lista tych suplementów podstawowych może jednak troszeczkę się różnić w zależności od zapotrzebowania naszego psa oraz od jego diety, ponieważ jeżeli mamy psa, który na przykład uwielbia łososia i dostaje go regularnie, no to suplementowanie oleju z łososia może się tutaj okazać niepotrzebne. Z drugiej strony, jeżeli mamy psa, który z jakichś powodów nie może jeść kości, no to musimy suplementować w jego diecie wapń, na przykład podając mączkę ze skorupek jajek i w takim przypadku ta mączka stanie się naszym suplementem podstawowym. Mamy też suplementy uzupełniające, które nie są już tak konieczne w diecie naszego psa, ale są bardzo często stosowane, ponieważ poprawiają odporność psa, poprawiają też jego kondycję, taki ogólny wygląd, czy pomagają właśnie w zwalczaniu pasożytów zewnętrznych, takich jak kleszcze czy pchły. I tych suplementów uzupełniających jest naprawdę cała masa. Są to różnego rodzaju zioła, takie jak ostropest, czystek, pokrzywa, żurawina, dzika róża, ale też kaolin, kolagen. No naprawdę tych suplementów uzupełniających jest cała masa i nie będę tutaj w filmie o nich wszystkich mówić, ponieważ wtedy odcinek zająłby chyba godzinę albo i jeszcze dłużej. Skupię się natomiast na tych suplementach podstawowych oraz na tych, które są najczęściej używane w diecie barw.
I pierwszym suplementem, o którym chciałam Wam opowiedzieć, są algi morskie, czyli bogate źródło jodu w diecie naszego psa. Niedobory jodu powodują problemy z tarczycą, z układem nerwowym, z pracą serca, czy problemy z płodnością psa. Algi morskie oprócz jodu zawierają też sporo wapnia, aminokwasów, witamin czy kwasów omega-3. I jest to podstawowy suplement w diecie naszego psa, więc jeżeli mamy psa na diecie barf, to powinniśmy algi podawać mu codziennie, najlepiej z posiłkiem roślinnym albo z tłuszczem zwierzęcym. Orientacyjna dawka to od 0,5 do 1 g alg morskich na każde 5 kg masy ciała psa na dobę. Drugim suplementem podstawowym, który powinien znaleźć się w diecie naszego psa, są drożdże browarnicze. Zawierają one sporo witamin z grupy B, które zapobiegają otłuszczaniu wątroby psa. Wpływają też korzystnie na jego układ nerwowy czy pokarmowy. Drożdże browarnicze oprócz witamin z grupy B zawierają też sporo wartościowego białka oraz biotynę, która poprawia jakość skóry i sierści naszego psa. Suplementując psa drożdżami, pamiętajcie o tym, żeby nie podawać mu takich surowych drożdży, które stosujemy sobie do pieczenia ciast, tylko wysuszone drożdże browarnicze właśnie w formie takiego suplementu dla psa. Drożdże browarnicze powinny stanowić od 1 do 3% masy pokarmu psa. Następnym suplementem podstawowym w diecie barf jest hemoglobina, która razem z osoczem tworzy nam krew. Mięso, które trafia na sklepowe półki, jest w dużej mierze skrwawiane, czyli pozbawiane krwi, i przez to tracimy sporo cennego białka oraz żelaza. Żelazo, jak wiadomo, odpowiada w organizmie m.in. za transport tlenu i jego niedobór może doprowadzić do anemii psa. Natomiast nadmiar żelaza w organizmie psa może być dla niego toksyczny, dlatego musimy tutaj znaleźć zdrowy balans i dobierać ilość hemoglobiny indywidualnie do diety naszego psa. Jeżeli w misce naszego psa znajduje się sporo podrobów bogatych w żelazo, takich jak śledziona, serca, nerki czy wątroba, no to tej hemoglobiny powinno się pojawić w misce zdecydowanie mniej niż w momencie, kiedy karmimy naszego psa na przykład tłustym mięsem, które zawiera tego żelaza stosunkowo mniej. Taka orientacyjna dawka hemoglobiny na 1 kg mięsa bez kości wynosi 10 g. Gdy odchody naszego psa stają się czarne i takie smoliste, może to świadczyć o nadmiarze żelaza w jego diecie. Wspominałam już o tym, że gdy pies nie może jeść kości, to musimy suplementować wapń, na przykład stosując mączkę ze skorupek jajek. I teraz, kiedy pies nie może jeść kości? No, zwykle są to jakieś przyczyny medyczne. Na przykład, kiedy pies niedawno przebył operację układu pokarmowego, kiedy ma podrażnione jelita albo choroby żołądka czy nerek, to zwykle są właśnie takie przeciwwskazania do podawania psu kości. I jeżeli mamy takiego psiaka, no to musimy w jego diecie suplementować wapń, który jest odpowiedzialny nie tylko za budowę kości, ale też za pracę serca czy krzepliwość krwi psa. Jeżeli chodzi o budowę kości, to oprócz samego wapnia bardzo ważny jest też stosunek wapnia do fosforu w diecie naszego psa. I w przypadku dorosłego, zdrowego psa ten stosunek powinien wynosić od 1,2 do 1 do 1,6 do 1. Jeżeli ten stosunek wapnia do fosforu będzie zachwiany, to może dojść do odwapnienia kości i wtedy staną się one kruche i łamliwe, albo może też dojść do nadmiernego zwapnienia kości, co w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do zahamowania wzrostu psa. Ponieważ w mięsie mamy bardzo dużo fosforu, to właśnie podając psu kości albo suplementy diety, na przykład w postaci mączki ze skorupek jaj, równoważymy ten odpowiedni stosunek wapnia do fosforu. I dlatego też, jeżeli stosujemy taki suplement jak mączka ze skorupki jaj, to jej ilość w diecie psa powinna być dopasowana właśnie do tej diety, ponieważ niektóre produkty, takie jak podroby czy chude mięso, zawierają mniej wapnia i wtedy musimy tej mączki podać więcej, a inne produkty, takie jak tłuste mięso, zawierają wapnia troszeczkę więcej i wtedy podajemy psu mniej suplementu. Taką mączkę ze skorupek jaj możemy kupić w sklepie jako gotowy suplement dla psa, ale możemy też wykonać ją samodzielnie w domu. Wystarczy umyć jajka,
usunąć z ich wnętrza błonę, wysuszyć je i dokładnie zmielić na przykład w młynku do kawy albo w moździerzu. Kolejnym ważnym suplementem w diecie psa jest olej z łososia, czyli bogate źródło kwasów omega-3. Mięso, które mamy na sklepowych półkach, ze względu na sposób chowu i sposób żywienia zwierząt rzeźnych, jest bogate w kwasy omega-6, natomiast nie zawiera niestety zbyt wiele kwasów omega-3. Nadmiar kwasów omega-6 w diecie psa zwiększa podatność na stany zapalne, alergie, może też prowadzić do chorób układu krążenia, układu nerwowego czy nowotworów. Dlatego jeżeli w diecie naszego psa nie ma mięsa z łososia, to dobrze jest suplementować kwasy omega-3, na przykład podając psu olej z łososia. W diecie barw stosujemy też często olej z wątroby dorsza, który zapobiega krzywicy u psów rosnących, wzmacnia kości, przyspiesza regenerację tkanek i wspiera działanie układu odpornościowego. Wpływa też korzystnie na zdrowie oczu, skóry i sierści psa. Olej z wątroby dorsza jest przede wszystkim źródłem witaminy D w diecie psa, ale zawiera też sporo witaminy A, E czy kwasy omega-3. Dlatego ilość podawanego oleju z wątroby dorsza powinniśmy dostosować do diety naszego psa. Jeżeli już podajemy mu jakieś inne suplementy kwasów omega-3, na przykład olej z łososia, no to powinniśmy przeliczyć sobie, ile tych kwasów omega-3 pies w diecie dostaje, żeby dodając kolejne suplementy nie było ich po prostu za dużo. Tak samo z witaminami. Jak wiadomo, wątroba jest na przykład takim podrobem bardzo bogatym w witaminę A i tutaj w oleju z wątroby dorsza również ta witamina A występuje. Albo na przykład jajka zawierają dużo witamin A, E oraz D, więc musimy tutaj po prostu ilość tych witamin sobie policzyć, ponieważ zarówno ich niedobór, jak i ich nadmiar może być dla psa szkodliwy. Generalnie, jeżeli chodzi o dawkowanie poszczególnych suplementów, to jest to naprawdę sprawa bardzo indywidualna, ponieważ w zależności od wieku, stanu zdrowia i bardzo wielu innych czynników, zapotrzebowanie naszego psa na poszczególne witaminy, składniki odżywcze będzie się po prostu zmieniać. I jeżeli mamy dorosłego, zdrowego psa, to jako taki punkt wyjścia możemy zastosować dawkowanie, które podaje producent na opakowaniu danego suplementu, ale nie możemy zapominać o tym, żeby monitorować te ilości, obserwować cały czas naszego psa, badać regularnie jego krew oraz mocz, żeby po prostu sprawdzać, czy dostaje odpowiednią ilość suplementów, czy też musimy troszeczkę zwiększyć albo zmniejszyć dawkowanie poszczególnych suplementów. Jeżeli zaś mamy psa chorego albo mamy jakieś wątpliwości co do dawkowania poszczególnych suplementów, no to najlepiej zwrócić się tutaj do specjalisty, czyli do psiego dietetyka, który pomoże nam tą dietę odpowiednio zbilansować. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie już wiedzieli trochę więcej o suplementach w diecie barw. Jeżeli podobał Wam się ten film, to możecie dać mi łapkę w górę. Zachęcam Was też do zaglądania na mojego bloga i do zobaczenia!